Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dziękuję za odwiedziny tutaj w moim miejscu takim magicznym, na naszych wspaniałych fotelach. Nie powiem średniowiecznym, ale 18 stulecie, już mają 200 lat te fotele. A więc no, ten mój Metatron to ma 30 lat. No bo ja go mam już, mam. On się tak do mnie przyznał. Dziękuję jeszcze raz za odwiedziny i za każdym razem, myślę, jak będziesz tu we Wrocławiu na zjeździe, na który przyjeżdżasz, to odwiedzaj mnie tutaj i porozmawiamy. Masz wiele tematów takich ciekawych do rozmowy, a więc myślę, bo przecież słowo pierwsze podobno jest pierwsze słowo, później myśl, później działanie, a później jest powtarzanie, a później staje się to charakterem, charakter staje się charakter człowieka, bo mówią, taki mam charakter, ale to staje się jego losem, jego przeznaczeniem, jego karmą na końcu. I ktoś powie, mam taką karmę, to mu wróci do teraz do myśli, jakie twoje pierwsze myśli były. Choć mówi się w psychologii, że myśli nie mają jeszcze siły sprawczej, działania, bo myśl można tworzyć różne myśli. No, są ludzie tak intuicyjni, którzy rozpoznają drugich myśli, wystarczy słowo. A nawet podobno na innych galaktykach to się dzieje, że myśli i słowa nie używamy. Myśl. Ale co jest przed myślą jeszcze? Impuls tak zwany. Impuls. Pojawia się impuls. Taki impuls, tak. Pomyślałem sobie o temacie i przypomniałem sobie, impuls pojawia się, jest Ania we Wrocławiu, więc dzwonię do Ani i mówię, przyjeżdżaj, pogadamy sobie teraz na temat nasz, bo masz wiele ciekawych tematów na ten temat. A jeżeli już się zaczęło od myśli, wezmę moją książkę, chyba ta będzie, bo nie wiem, tak biorę pierwszą rzędu, postawioną przeze mnie. Tak, myśl, zobaczę, co tutaj w moich cytatach, które czytuję, jest. Proszę, przeczytaj to. Może będzie to tematem do naszej rozmowy. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało, co się stało. Z Ewangelii według świętego Jana. O, dziękuję. Nawet cytujemy tu świętego Jana. Dobry cytat, który mówi, że myśl i odmyśli. Impuls, instynkt. Pojawia się impuls, co chciałbym zrobić. Taki impuls pojawia się, o, kawę chciałbym się napić. Dzisiaj robimy kawę sobie i pijemy, ale ta myśl już powstała wcześniej, czyli impuls pojawił się, kawa. A dlaczego nie herbata? Bo ty pijesz taką dobrą herbatę, jak to się nazywa? Yerba mate. Yerba mate. A to nie cejrowskie czasem yerba mate? Tak. Właśnie od niego. Bardzo lubię jego. Aha, to stąd te inspiracje twoje twórcze powstają i ciągle aktywność twoja jest. Na pewno dodają energii jakby oczyszczają nasze myśli, dają nam... Oczyszczają nasze myśli. Nasze myśli. Bardzo dobrze, że coś jest, co oczyszcza myśli. Myślałem, że moja terapia tylko oczyszcza myśli. Prowadzą transy, tak zwany katarzys, oczyszczenie, uwolnienie emocji, blokad z przeszłości, które nagromadziły się w naszej głowie. Czyli jest coś takiego, ale jak tak, to alkohol też oczyszcza nasze myśli. No to jest akurat dobra energia, a jak jest dobra energia, to są dobre myśli. No ale narkotyki oczyszczają myśli. Na swój sposób może tak, tylko wyczyszczają nas ze wszystkiego. Tak. Jest taka w Brazylii alałaska, to co się nazywa. No i nic, niektórzy przychodzą do mnie i mówią, że korzystali z tego. No tak, myślę, skorzystać raz, dwa, trzy, no to dobrze. Ale jak korzystają 30 razy i taki był, to można się uzależnić, prawda? I wtedy już chyba myśli się nie ma. Jak chce ktoś mieć jakieś niesamowite wizje, no to wtedy po to sięga. Tylko, żeby ta wizja nie stała się
naszym przekleństwem i naszą obsesją demonicznym. Nie, no nie, akurat ten człowiek nie miał żadnych myśli. Po prostu nawet na tyle, że 30 razy, jak mówię, korzystał z tego narkotyku. Mm-hmm. To jest naturalny narkotyk, oczywiście nie mam zdania co do tego, ale wyobraźni zupełnie nie miał. Czyli było to tak, że wcześniej był alkoholikiem i zastąpił alkohol jednym, czyli wymienił stryjek, sikierkę na kijek. I tak samo u niego. Tak potrafimy też sobie działać, jak jest alkohol, później narkotyki. I wtedy narkotyki biorą górę, bo alkohol to jest taka już wtórna sprawa. No tak, bo w uzależnieniach jest tak, że jak pozbywamy się jednego uzależnienia, to szukamy sobie drugiego. A to podświadomość poszukuje, bo podświadomość nie znosi pustki. Ona musi uzupełnić to. Musi wypełnić, ale częściej parami. Proszę? Ale częściej parami. Parami, no tak, parami, no ale nie schodzimy tak do końca z tego jednego. Ja wracam do tematu. Pomyślałem sobie, obserwujemy, bo jeszcze prawie koniec roku nie zbliżył się, zbliżamy się, no i myślę o tym, jak co nas czeka w nowym roku i myślę, czy ludzie zmienią swoje myślenie. O czym mówię tutaj? No bo ostatnio słyszę głosy tego typu, że jeżeli w telewizji odwołają to. Czyli ludzie bardzo są posłuszni to, co mówią w telewizji, prawda? I czekają. To jest taki, powiedzmy, przykład, jakbym powiedział, jak jest psychopata, jest ofiara. I myślę, że ta 60% społeczeństwa to są ofiary psychopatów. Psychopatów, którzy prowadzi reżim światowy o nazwie tam jakiegoś resetu tak zwanego, powiedzmy resetu, no bo co można zresetować? No możesz, masz małżeństwo i zresetuj to małżeństwo sobie, no nie po co, jak można go naprawić, jak można, ja nie jestem zwolennikiem żadnego resetu, ale naprawienia czegoś, no te urządzenia nowe, to musi się zresetować, żeby ponownie wgrać program, ale człowiek jest taką istotą, która ma ciągłość, czyli jest takie chroniczna przepływ, czyli jest to proces ewolucji taki, gdzie zmieniamy się i naprawiamy pewne rzeczy. Nie jestem zwolennikiem żadnego resetu i nie wiem, o co o tym chodzi. A jak myślisz, co chodzi w tym resecie całym światowym? Ale nie będziemy używać tu klucz słowa tych, bo nas zresetują na YouTube. Resetują. Mnie tak zresetowali ostatnio bardzo piękny kanał Kaczorowski Info, gdzie miałem prawie 1600 filmów, ale to jest przestrzenie 20 lat. Ja cały czas te filmy mam i jeszcze mam, które do tego, ale tak dokładnie zresetowali, że ja dzisiaj nie mam kopii, niektórych filmów nie mam, bo były te telewizyjne filmy, gdzie od razu poszło na YouTube, gdzie było tam, no i mamy ten, ale są inne kanały, Kaczorowski i Mago, no i Kaczorowski Info 1, gdzie umieszczamy te filmy. No i staramy się do końca, żeby nas nie zresetowano, tak? Bo oni tak odgórnie idą, wszystko resetują. Resetują mężczyzny, przerabiają na kobiety, resetują kobiety, przekształcają na kobiety. Tak jak widzisz te kobiety z tymi granatami, co chodzą obwieszeni takimi w mundurach większych od nich i to przyłgają się i dać jeszcze im te pistolety, pach, pach. I to jest resetowanie. Dzieci resetują i każą im być dorosłym, nawet jeżeli chodzi o edukację seksualną. Tak, kobiety też resetują i przerabiają na mężczyzn. Naszą tożsamość i naszą misję, jaką ma do spełnienia kobieta, jaką mężczyzna, jakie role ma pełnić i jakie funkcje, tak? O co chodzi w tym wszystkim? Ta cała akcja pod jakimś tam pseudonimem, jakiegoś tam z kolcami, ma na celu przede wszystkim ukrywanie informacji, które próbują się do nas już od dłuższego czasu przedostać. A chodzi mianowicie o to, że oprócz nas, że my nie jesteśmy we wszechświecie, nie jesteśmy sami.
No tak, ale dla mnie to jest tak oczywiste, bo ja się tym zabawiam tak. Różnymi i z Januszem Zagórskim robiliśmy mówił ponad 20 lat temu, 88 rok. Ludzie, dla mnie to było oczywiste, bo byli świadkowie, którzy opisywali inne rzeczywistości, implanty, inne rzeczy, choć było to trudno uwierzyć, ale im więcej wchodziłem w ten stan, to powiedziałem, nie mam zdania, jeżeli tak mówi, to tak jest. No i myślę, że nie jesteśmy sami, to jest absolutnie. Żyje mrówka, żyje krówka, żyje byczek, żyje UFO i żyje ja. I żyje ktoś tam jeszcze, niech sobie żyje. Wszyscy mają pewną hierarchię. Jak my patrzymy na mrowisko i mrówki nas nie widzą i nie wiedzą i ten wymiar widzimy, jak głębimy, skupimy uwagę, i one się rozwijają, tak samo i tu, a i tak samo na nas patrzą z góry i obserwują nas, prawda? No, przychodzą na ziemię, tu mówią, co ci ludki robią, idą takich tam, w tym, w Lubelskim było to, kosmici idą w polu, chłop orzeł w polu. Było tak. Było, tak, bo tamtych stron gdzieś tam jesteś. No i chłop orzeł w polu. Ale oni patrzą, taki krzyż na drodze, jest tam na skrzyżowaniu krzyż i człowiek wisi na krzyżu. Przerażeni, mówi jeden, uspieszajmy stąd, bo tu wieszają. Przede wszystkim mamy niesamowity przez ten czas i przed tą całą akcją, tą sytuacją, jak i teraz, mamy niesamowity szum, chaos informacyjny, ponieważ dobijają się już definitywnie do nas inne cywilizacje, które mają jakby dość tego, co widzą na Ziemi, co się dzieje. Bo no, nie trzeba ukrywać, że co najmniej od 100 lat już jest taki ogromny ucisk poprzez te wojny, poprzez wykorzystywanie, niewolnictwo. I te inne cywilizacje, które widzą to wszystko, po prostu nie mogą już dłużej znieść tego, że my jako ludzie jesteśmy tak tłumieni, tłamszeni i że nasza planeta Ziemia jest niszczona i próbuje być zawłaszczona przez ludzi, inne cywilizacje, które dążą do zniszczenia całego wszechświata. Ja myślę, że zniszczenia, bo tu nie chodzi, bo niszcząc wszechświat, siebie niszczą ci. Tylko myślę, że zawsze wojna polega na tym, że przeciwników niszczymy. Ale jak niszczymy przeciwników, to jednocześnie też trzeba mieć na względzie to, że też możemy ulec samozagładzie. A tak, no ale... Bo kij ma dwa końce. Wiesz, Aniu, ja to co widzę, ci panowie świata, no, globaliści, mówią o tym, że dbają o planetę, to się zielone partie nazywają, gdzie dbają o ten, żeby nie było ocieplenia, sypią różne środki, żeby słońce zasłaniać nam pod pretekstem ocieplenia i tak dalej. Żeby te gazy, które są na Ziemi, i że nie wolno palić w piecu, te piękne kominki, które były, gdzie drewnem palono, przecież to dwutlenek węgla wydzielano, gdzie przyroda, natura potrzebuje, drzewa oddychają, prawda? I przerabiają to. Kiedy nie będzie, to i ta przyroda do tego, tylko wszystko to ma takie trochę, ja bym powiedział, pod pretekstem tego ekologii. O, widzisz, tak. Wszystko ekologii robi się. Nawet widziałem, ktoś wydał książkę i pisze, że książka ekologiczna jest, że ten papier, który można zjeść później, jak się przeczyta, tak, ekologiczna jest, jest wtórne jest do tego. No myślę, że tutaj to, co powiedziałeś świetnie, że nie jesteśmy sami. Dlatego myślę, że jak są cywilizacje nad nami, bo w jakimś celu to jest. W tej chwili się dzieje ogłupienie ludzi, odwrócenie uwagi od jakichś istotnych spraw. To znaczy, że są niższe cywilizacje, jak są wyższe. I dla mnie już zaczyna się te teorie spiskowe, które nazywano reptylianie, że gdzieś tam żyją wśród nas i mają jakieś swoje życie w jakiejś tam przestrzeni swojej i są w rządach i tak dalej. Z tego stworzyła się ta elita. Cała ta pseudoelita. Elita globalistów.
Tak. Z tych reptylian, bo to widać, bo to są potomkowie tych Greków, faraonów, te z głowy mają takie trochę inne. Tak. No i to wychodzi się, zresztą patrzą na nich, to widać ciemność w oczach tych ludzi, bo to się rozpoznaje. To są ludzie bez duszy, oni się dokładnie chciałam to samo powiedzieć, tak? Że dzisiaj jest wojna, toczy się o nasze dusze, o duszę wszechświata. Aha. Bo dusza to jest energia, to jest życie. I to jest takie źródło, które pozwala nam przetrwać i żyć szczęśliwie. W dobrobycie, tworzyć nam nowe rzeczy, cieszyć się tym, co mamy. Natomiast to, co sobie uzurpują ci możni tego świata, zarówno z podziemia, jak i na ziemia, te pseudoelity, próbują za wszelką cenę zabić, zniszczyć tą duchowość, tą duszę, ponieważ ich to męczy. Oni nie, to są ludzie, którzy nie mają duszy, którzy są jak te maszyny, które są zaprogramowane w jakimś tam celu i w utopijnym celu, trzeba powiedzieć też sobie jasno, że ten cel panowania nad światem, rządzenia światem i sterowania ludźmi jak maszynami jest absurdalny i jest utopijny. I cała ta wojna się toczy, ponieważ inne cywilizacje, które są bardziej inteligentne, które gdzieś tam kiedyś zostały zepchnięte, przesunięte w niebyt, dzisiaj jakby połączyły siły i zaczynają się dobijać. Jest bardzo wiele sygnałów na ten temat. Tylko że nie mówiono nam o tym, prawda? Tak, one zawsze były, to jak rząd o nas dba, władza dba, bo przecież nas karmi, kształci, uczy, co jeszcze nie robi władza, leczy nas, dba o zdrowie, prawda? Oj, oni mają dużo roboty, władza, żeby ludzie, bo gdyby nie oni, to co ludzie, by umierali, by nie mieli co jeść, nie mieliby pracy, prawda? Tak, no muszą dbać o tych ludzi. No i dba o tą utrzymywanie ludzi w ciemnocie. To jak dobra władza, jak dobra matka. Wychowuje dziecko, nic nie musisz robić, damy ci wszystko, nie musisz dbać. Będziesz zawsze, mamusia dba o ciebie. Do końca życia twoja mamusia będzie przy tobie i będzie się do tego. To jest takie uzależnianie, prawda? I my jesteśmy od tej władzy tak uzależnieni, że dzisiaj no, nie pogadasz sobie z takimi moherowymi beretami, bo oni powiedzą, że dzięki władzy nie mają emerytury. Nie mają pojęcia, dzięki czemu mają emerytury, że te składki to tak właśnie się do tego. No to jest drugi temat, tylko my patrzymy tutaj, żebyśmy wprowadzili w życie nasz postęp ewolucyjny, czyli ja mówię, że zawsze reinkarnacja idzie do góry, czyli jest to proces rozwoju, uświadomienia sobie, reinkarnacja, przeszłość, reinkarnacja, jest to dalej proces inkarnacja, rozwoju, a grawitacja spada w dół i nie musimy w dół schodzić i cofać się w przeszłość, tylko iść do przodu, chociaż mówią nam, że komputery nam dadzą wolność. Ta cała digitalizacja, czyli cyfryzacja, ocyfryzowanie czy skomputeryzowanie całego systemu wszechświata na Ziemi, czyli wszelkie maszyny, wszelkie usługi, wszelkie dane, są, wszystko jest w komputerze. Niedługo my będziemy, do czego oni dążą i skutecznie to robią, bo przecież poprzez rozpylanie różnych substancji, różnych rzeczy, my z pokarmem czy nawet i z wodą to dostajemy. I potem będzie można takim człowiekiem swobodnie sterować za pomocą fal mikrofalowych, czyli fal tych elektromagnetycznych. I człowiek stanie się Matrixem. I jeśli chodzi o te dusze i o to, że władza tak o nas dba o to, żebyśmy byli w stałym lęku, w napięciu,
bo długotrwały lęk powoduje, że ludzie się łatwo poddają, czyli ulegają jakby sami na własne życzenie, stają się niewolnikami i zakładnikami tego systemu. Przestają czuć, przestają myśleć i przestają się buntować. Tylko, że to, co mówi się tutaj, tak myślałem wcześniej, że to od góry wszystko się dzieje. Tylko ten dół potrzebuje. Ja widzę ci ludzie tu na dole, oni potrzebują tego. Oni potrzebują, to nie policja chodzi, to nie tam sanepid tyle pilnuje, co ludzie siebie pilnują. To jest takie kapo. Kiedyś za czasów moich, mówię moich, bo to komuny, nazywano ormowców. Ormo chodzi, takie społeczne ormo, bo to jest, ormo to jest ochotnicza rezerwa milicji. To jest obywatelski, tak to nazywano się, to ORMO, przypominam młodym, może nie wiedzą, co to ORMO, bo bardziej ZOMO wiedzą, zmilitaryzowane oddziały milicji obywatelskiej również, tak. Bo ORMO już oni poszli do ZOMO i tworzyli następne struktury, takie jak dzisiaj po ulicach też chodzą. Jeżeli ludzie by nie wspierali ich, ludzie by nie chcieli tego, to niewiele by zrobiło, bo my jesteśmy już na tym etapie ponad półtora roku, gdzie można by było już uświadomić, najgłupszy człowiek by zrozumiał, czym sprawa. A ludzie dalej nie tego. Na przykład do mnie mówi pani, że o tym, że jak w telewizji odwołają, to ona zdejmie. Ona nie zdejmie od razu. To jak kiedyś ktoś mnie pytał z Państwa, i było tu wiele, jak wyprowadzić z hipnozy, bo zawsze udowadniam od półtora roku, że ludzie są w hipnozie. To teraz jak wyprowadzić z hipnozy? Powiedziałem jeszcze wtedy i w studio VTV była ta rozmowa, że tylko wyprowadzi ten z hipnozy, kto wprowadzi. No i to potwierdza się, jak ta pani powiedziała, jak telewizję odwołają, to ja uwierzę. Czyli ofiara ciągle będzie miała nadzieję, że kat wyleczy, kat da lekarstwo na to, co jest, i będzie wierzyła w tego kata i do końca. Nie odsłoni. Bo dla niej prawdy nie ma, bo jest taka prawda, jak w telewizji podają prawda, a dziś już wszystko wiemy, tak żebyśmy nawet mówili, co ta telewizja medialna robi i tak dalej. No wiadomo, ta hipnoza globalna ugłupiła ludzi i 60%, śmiem powiedzieć, jest w hipnozie. Jak miałem na estradzie ludzi, ktoś powiedział, kolega, mówi tak, no ale wiesz, wszyscy nie weszli w hipnozę. Mówię, jak mi weszło 60%, to ja dziękuję. To już wystarczy. Im też wystarczy. Bardzo. 60%, oni resztę pomogą innym. Pójdzie rakoszetem to. Pójdzie to tak. już tym, że przekonają się pozostali. No kurczę, jeżeli na ulicy 80% jest, to co, ja jestem innym? Innym jestem? No jakby tu zacytować świętego Antoniego, to jest ponad 100 lat temu gdzieś to ukazał, że pisał, że przyjdą czasy XXI wieku, że jak na ulicy zobaczy się człowieka zdrowego psychicznie, to nazwie się go wariatem, bo wszyscy będą w jakimś takim stanie psychozy, transu, będą jakby zaczarowani chodzili. To nazywam zahipnotyzowani, tak zaczarowani, że zdrowy człowiek będzie musiał uważać na ulicy. No tak ja też uważam, żeby nie zostać zlinczowanym. Ja ostatnio miałem spotkanie w banku PKO, opowiem, ja ten filmik pokażę jeszcze tam i tam często odwiedzę, bo mam konto, no co zrobić, przerzucać konto na inne. No i to wszystko na 100% tam tak ordynarnie, tak ohydnie odnoszą się ci młodzi i nawet starsi ci w banku odnoszą się, krzyczą, nie załatwi, siedzi za szybą, tylko oczy widać, nie wiem, kto tam jest, jakiś terrorysta siedzi i każe ci dowód dać i personalne twoje pyta, no proszę pani, no ale jeszcze patrzę na kobietę, na tak czarną tą i jeszcze ręce wytatuowane, takie tatuaże. No to tutaj, już jest typowy. To jest taki typowy znak szatana. No tak, demoniczny. Demoniczna. Taka siedzi i te ręce wytatuowane wystają. No patrzysz, no kurczę, nie tyś.
kryminalista, bo to widać po rękach, no bo przepraszam tych osób, które mają tatuaże, no ja wyrażam swoje zdanie, nigdy prawdy nie jest, podoba się im, to nie myślę, że w publicznych miejscach oni powinni pracować, a nawet w policji czy w jakichś urzędach powinni być na tym. No, w tym środowisku, w którym wspierają to środowisko, to już zupełnie siadłem i rzecznie zareagowałem, zasłoniłem, tak, mówię, czy wystarczy, kurtką zasłoniłem, bo co miałem zrobić, maski nie ubiorę i nigdy nie ubrałem, nie ubiorę bez względu na to. No ale już, żeby wypłacili mi pieniądze, to zrobiłem tak i tak, no, tak siedzę i tak sobie też zasłoniłem, tylko oczy wystawiłem, ona tu już popatrzyła. Już te pieniążki, myślę, żeby wziąć i uciekać stąd, bo to jest właśnie terroryzm. Tak, no bo to ma na celu, żeby ludzie byli posłuszni i wykonywali... Ale temu ciciowi za okienka, tej kobicie wytatuowanej, temu młodemu człowiekowi 30 lat, to jej coś zależy? Nie. To jest ludzi o niskim poziomie rozwoju intelektu. Są ludzi z niskim poczuciem swojej wartości, pewności siebie. I przychodzi ten czas, kiedy ono może wyjść z tego dołu i pokazać, halo, ja tu jestem, ja tu rządzę, wy mnie nie widzieliście dotychczas, ja ci każę ubrać i ty masz zrobić. Jak gestapo postępują, jak gestapo w obozach koncentracyjnych. Dokładnie. Ja ostatnio miałam w pociągu taką sytuację, właśnie jechałam. Tak. Pan konduktor próbował mi nakazać założenie, więc poprosiłam grzecznie, żeby przedstawił mi przepisy prawne, nie jakieś tam zapisy pana Franka, pani Mani, tylko... Pana naczelnika. Tak, tylko, bo mnie regulaminy, jakieś zarządzenia, dyrektywy nie interesują. Mnie interesuje, jeżeli mówimy, że żyjemy w jakimś państwie, które rzekomo ma jakieś tam prawo, czyli najwyższym prawem jest konstytucja i ustawy. Na całym świecie nikt nic nie przystawi. To jest tylko ich żądanie. Ja też przy bramie ustawię sobie ciecia, który nie będzie wpuszczał ludzi. I też będzie krzyczał, żeby z nią nie zdejmą, bo ja jej nie chcę tu. I u mnie nie ma. U mnie jest, widzisz, na korytarzu, jak ludzie wchodzą, jest strefa anty. Pan próbował mnie zastraszać, więc oczywiście ludzie w pociągu, jakby mogli, to by się podsłuchali. Natomiast ja... Ale nikt na pewno nie odezwał się. Absolutnie, po prostu zapanowała taka cisza i taki strach, tak. Co to będzie dalej, jak się ta sytuacja potoczy. Przedstawiłam przepisy prawne, jakie mnie chronią, jakie gwarantują mi wolność. Ale komu przedstawiać cieciowi, no przepraszam, ale tylko jemu kazano. Okazały się skuteczne, ponieważ proszę mi wierzyć, że gdyby ten pan zmusił mnie albo dokonał interwencji policji, łącznie z policją, natychmiast na drugi dzień sprawa trafiłaby do prokuratury. No tak, i nie. Na pewno bym wystąpiła o zadośćuczynienie z powodu spacyjnego. No wiele ludzi występują do prokuratury, chodzą i tak dalej, wyjaśniają. To jest strata czasu i nieraz... Czy to jest strata czasu? Nie. To pokazuje, że w pewien sposób pokazuje, że ja się nie poddaję i nie pozwalam. Róbmy wszyscy tak, ale kto to ma robić tu? No jeżeli czy ktoś inny nie zrobi tego, no to wszyscy będziemy musieli poddawać się. Ja stosuję się do przepisów prawa. Okej, święte słowo. Ja powiedziałem, że nie będą ci winni, tak, którzy robią zło, ale ci, co pomagają robić zło. I teraz apel do was, kochani ludzie. Macie dzieci swoje, którzy są i lekarzami, i policjantami, i prokuratorami jeszcze tam, którzy mogą to prawo, które uczyli się, tą medycynę, którą uczyli się, powiedzieć, nie, to niemożliwe, że to jest tak. A oni wspierają konfidentów, konfidentami są, a wspierają psychopatów.
bo to psychopatyczne typy są, które będą ten. Ale my o tym mówimy zawsze, że tak, tak jest. Także na pewno dużo poddenerwowałaś się tam. Po nim to spłynęło, bo to jego praca jest. Czy po nim spłynęło, na pewno odstąpił od tego i skończyło się tym, że mnie po prostu zostawił w spokoju, a ja dalej mogłam bez maski, jako jedyna w pociągu, mogłam podróżować. I to samo ja w banku, czy gdziekolwiek jestem, czy do tego żądanie masek, zmuszanie do tego, terroryzowanie ludzi, inwigilacja w zakładach pracy, w szkołach, zmuszanie dzieci. To już takie patrzę, że matka zmusza dziecko, które ma 7-8 lat, założyć kaganiec na ten, to już dla mnie jest przestępstwem tym, co. A już nie mówię o to, że zmuszają dzieci. Czy jak to się nazywa tam, już mówimy o tych słowach. Ładu, do tego porządku. Tak. Aha. No i cóż, no i patrzę na tych ludzi, którzy też przychodzą do mnie po tych takich i patrzę na tego człowieka, tam nie widzę, widzę ciemność w oczach, jakby te źrenice, oczy nie mają życia. Nie. Bo duszę widzi się, tak. Mówi, oczy są zwierciadłem duszy, tam u nich dusza zanika. Tam dusza się wycofuje. Jak Steiner pisał w 20 roku, że oszczegął, to była ta sama sytuacja, później nazwano to grypą, tą Hiszpanką. I oszczegął, że po takim, że dusza odłącza się od ciała. Nie znaczy, że odchodzi, ona z boku jest, tak, w naszym polu energoinformacyjnym i czeka, co z tym ciałem będzie, żeby ona wróciła do kogoś, bo tak jakby było napad na dom i ktoś wyskoczył z tego, z domu schował się w krzakach i chce wrócić do tego domu, tak dusza chce wrócić do domu, aż tam ułoży się wszystko i może wiele, wiele czekać. I po śmierci ciała może dopiero odejść do góry. Ona i tak będzie czekała w stanie zawieszenia, te dusze są. I to pisał już Steiner, uważajcie ludzi, bo to jest to. To nie trzeba przytaczać dzisiaj, że ktoś ma mądrość wypowiadać. To już było, to już przerabialiśmy. To już było to, co inwigilacja, donoszenie jeden na drugiego, to już była ta wspólna komuna, którą teraz nam proponują i wspólny matryks, w którym my będziemy. No, i którym my jesteśmy. Tak, te czasy, które obecnie mamy, to nazywa się, też niektórzy mówią, że to są czasy apokalipsy. Ja uważam, że to jest, są czasy prawdy, ponieważ obrażane jest bardzo obrażanie kłamstwo, nie znaczy śmierć, przepraszam. Tak. Nie. To są czasy prawdy, gdzie jest obnażane kłamstwo, czyli obnażane kłamstwo dotyczące historii, dotyczące istnienia innych cywilizacji, innych nowoczesnych technologii, dotyczące również autorytetów tak zwanych. I to jest ten czas, który musi się wyłonić, żeby pokazać, żeby to się w końcu wydobyło, co jest przed nami ukrywane i żebyśmy mogli w końcu rozpocząć to życie na tej ziemi, które było tak naprawdę nam zaplanowane, czyli w dobrobycie, w szczęściu, w miłości, w radości, wspólnie z harmonią, z naturą. Koniec byś radziła? Strach ma wielkie oczy, ja zawsze powtarzam. Przestańmy się bać, stańmy przed lustrem, twarzą w twarz i zobaczmy, co tak naprawdę w tym zwierciadle widzimy. Żyjemy w krzywym zwierciadle, a spróbujmy zobaczyć coś zupełnie innego. Tyle informacji, które już mimo tego szumu, mimo tego chaosu wydostało się, przebiło się do nas, do społeczności tej alternatywnej, że tak powiem, że można wiele sygnałów, wiele symptomów tego nowego i tego prawdziwego, takiego naprawdę dobrego świata zobaczyć. Czyli mamy tu świat
świat jak hologramów, który tak, nie istnieje w świecie iluzji. I tą iluzję nam stworzono ileś lat. Sfałszowano historię, bo też medycyna sfałszowana bardzo jest, światopogląd, religie przyjęły władzy nad ludźmi, bo też tak jest, polityka, tak, religie. No bo ja uważam, że są też inne planety, galaktyki, gdzie nie ma religii, gdzie nie ma polityki, gdzie nie ma ekonomii, że ludzie żyją bardziej na poziomie rozwoju duchowego, a nam to wiąże ciągle lęk przed tym, że jutro coś zabraknie, ekonomia oczywiście, polityka, wojna będzie, tragedia, ciągle lęk wyzwala się u tych ludzi. Następny lęk choroby, czyli medycyna tutaj cały czas musi być ten lęk i cały czas odnajduje się różne preparaty, ale na nowotworów nie ma. Raczej robi się, powoduje się te sztuczne, bo warto o tym rozmawiać. Wiemy od dawna i są na to dokumenty, ale one nie wydostają się do opinii publicznej i do oficjalnych mediów, jeśli chodzi o technologie, które umią leczyć choroby, które nie są szkodliwe dla środowiska, z których możemy śmiało korzystać bez szkodliwości dla nas jako ludzi i dla środowiska, w którym żyjemy. Tylko te technologie są jakby nam odebrane, bo one już istniały, one były, tylko po prostu nam odebrane. Ale to trzeba być uważnym, na przykład obserwować zwierzęta. Tak. Zwierzę okaleczone w lesie szuka swojego miejsca, gdzie jest zmienne promieniowanie fal magnetyzmu ziemi. Tak. No jak określmy, 100% jest przyciąganie, a tam jest 80%, czyli uwalnia się od tego obciążenia ziemi i człowiek jakby unosił się wyżej. Dom, no 8-9 tak jest, 8 i te miejsca to właśnie nazywano miejsca mocy. Mocy, jak je odnajdywano? No powiedzmy leśniczy, gajowy popił sobie i poszedł do pracy i położył się w tym miejscu i szybko wytrzeźwiał, okazuje się. Godzinkę przespał się i już został zresetowany. I obserwacje powodowały to, że patrzą, że zwierzęta okaleczone szukają w tym miejscu. No i patrzą, w tym miejscu jest źródło, woda jest. No to tą wodę nazywano już tak jak w innych miejscach mocy i pito tą wodę, bo ta woda miała inne częstotliwości, wibracje, czyli nie była obciążeniem dla nas. Tym, to była tak zwana żywa woda. Żywa woda. No i zaczęto budować tam kapliczki, krzyże i tak dalej. I to powstawały te miejsca mocy. Czyli wierzę w to, że są urządzenia, takie kapsuły, gdzie człowiek położy się i ta zmienność powoduje to, że ten nowotwór i tak dalej zniknie, ponieważ nie dostaje pożywki wtedy, zostaje zniesiona częstotliwość naszej przyciągania ziemskiego i szybko rehabilitujemy się. To jest i na pewno to nie da się ludziom, bo dlatego, że chodzi również o depopulację tutaj ludzi po wojny, kataklizmy, różnego rodzaju choroby. No to są depopulacją ludzi i nawet przyciąganie w to, także my sama musimy... natura przygotowała dla natura nas przygotowała poprzez energię, poprzez różnego rodzaju zioła. Nawet jak stworzyła truciznę, to stworzyła też lekarstwo na tą truciznę, czyli odtrutkę. Dała nam po to taką ilość kolorów, zapachów, smaków, żebyśmy mogli z tego korzystać, bo to jest energia. To jest energia. To wszystko ma cel taki, żebyśmy byli na wysokim poziomie duchowości i energetyczności. To co ja na koniec byś powiedziała? Ja bym powiedział, ludzie, bądźcie uważni, obserwujcie to, co się dzieje. Jeżeli wam ktoś mówi, że dba o was i chce dla waszego dobra, żebyście zażyli tą kawę, wypili dla własnego dobra, bo tu jest dobre lekarstwo i zdrowie, uciekajcie od tego kogoś, kto chce dla waszego dobra coś zrobić. On najczęściej chce dla swojego dobra zrobić. A czym się władza charakteryzuje? No tym, że to są ludzie jak każdy człowiek, kiedy dojdzie do tego stanu. Tylko bardziej jest to, co jeszcze raz zwrócę uwagę, żeby ludzie popatrzyli
na siebie i wokół siebie, na swoje rodziny. Przecież to oni pomagają psychopatom. Pamiętam film Seks Misja, gdzie pyta, krzyczy tam Sztum, który grał film. Komu ty pomagasz? Komu ty pomagasz? Pomagasz tutaj ludziom matryksowym, bo tam matryks. Myślę, że ten film był Seks Misja, to był idealny. Ja myślę, że ten film Seks Misja to też był taki jakby dla nas już przygotowany materiał, materiał, jak ten świat jest w kapsule takiej zamkniętej, gdzie my nie możemy się wydostać. My żyjemy jakby w takim jakby balonie, który już jest tak nadęty, rozdęty, że czas by go przebić. I zobaczymy dopiero świat, jak mówi, bociany, tak, jest życie, tu jest życie znowu, tu jest piękny świat, a my siedzimy w tej ciemności. No bo reptylianie ciągną nas do ziemi i nie chcą nam odsłonić tego. I wszystko jest ukrywane przez wiele, wiele lat od czasu faraonów jeszcze innych. I wszystko, każda historia jest ukryta, gdzie mówiono, ja sobie nawet mówię, nie wyobrażam, że kiedyś mogło prądu nie być. A okazuje się, że udowadniają, że był prąd kiedyś, że było światło kiedyś. Wykorzystywane z natury światło było. A ja myślałem, że te elektrownie tak to mogą robić, tylko światło i nie ma bez tych elektrowni, bo ktoś tam tej elektrowni zrobił tak pyk, cały świat był. Przecież samochody elektryczne była bardziej zaawansowana technologia niż teraz, tam się próbuje. Jak to zostało okłamane wszystko. Tak. Oszukiwane, że to tak... Poczytajmy tylko o Tesli, o jego projektach, o jego dziełach. No. To dużo daje do myślenia i pokazuje, że ten świat tak naprawdę równoległy istniał i służył ludziom. A co Tesla napisał, to co ja opracowałem, nie znałem powiedzenia Tesli. Kto posiądzie wiedzę o cyfrze 3, 6, 9, zrozumie istnienie wszechświata, natury, Boga. 3, 6, 9. Tym kończymy 3, 6, 9, zamknijcie oczy i sobie posłuchajcie nagrania autohipnoza 369, a tych bardziej bojących się jeszcze, to tu mamy... Jakby z lęku. Tak, tu nie czytamy tego, ale widzicie, o co chodzi, nie? Tu chodzi przed tą chorobą, tych zarazach, tą zarazę, która zapanowała na świecie. Słuchajcie, zdejmiecie maski i słuchając tych nagrań, będziecie się wprowadzali w stan transu. A teraz pytanie, a jak posiąść te buty? Wystarczy, że pod naszym filmikiem napiszecie swój adres, pod naszym w opiniach, napiszecie adres. Nie musicie pisać koniecznie, że wam się podoba moja filozofia czy ani. My wiemy, że my nigdy nie mówimy prawdy. My tylko, Aniu, wypowiadamy swoje zdanie. Tak jest. Swoje zdanie to jest nasze zdanie, to jest wasze zdanie, to jest zdanie innych, to jest zdanie psychopatów, to jest zdanie kosmitów i to jest zdanie jeszcze innych ludzi. Każdego słuchajmy, a nawet uczono mnie dawniej, że nie słuchaj koniecznie mądrych ludzi, ale słuchaj i głupich. I głupi ma rację. Tak. A mogę być i tym głupim, bo wiem, że autorytety padły już. Już nie ma autorytetów. Tym, co wierzyliśmy, księża, nauczyciele, dyrektorzy. Jakbym to widzisz, idę ulicą do Wrocławia i widzę ta moja profesor, taka babcia już idzie. I tak schylona głowa, ja patrzę, przecież to ona, taka mądra profesor była, a ona skapcianiała już taka jest. I gdzie ten autorytet jest? Bardzo mi się podoba Desiderata, która jest jakby też takim życiowym mottem, która mówi właśnie o tym, że krocz spokojnie wśród zgiełku i zamętu i nawet w ciszy. Głupcy ignoranci mają swoją opowieść. I ja również też wyznaję taką zasadę, że jeżeli politycy mówią, że chcą dla naszego dobra, to czytaj to odwrotnie. Pięknie, ja to powiedziałem. I znowu, 3, 6, 9, słuchamy autohipnozy Kaczorowskiego, wchodzimy w świat swojego wnętrza, samego siebie. I tam jest wasza prawda. Każdy ma swoją prawdę. Dziękuję, Aniu. Co jeszcze tutaj mamy? Chciałam tylko powiedzieć, że nie bez kozery zmieniono nam częstotliwość, na której możemy słuchać różnych informacji, muzyki czy wszelkich informacji z 432 Hz, które są naturalne dla naszego
dla naszych organizmów, dla naszej komórki DNA, która ma z nami rezonować i wibrować. Wracajmy to jest do nowe tych, nagrania do tych, tak. Na 432. One zawsze były u mnie od początku, nawet 12 lat temu, bo te kasety już mają 15 lat, niektóre, to a są niektóre 20 które, mają. Które, to są wibracje, które rezonują z nami pozytywnie i które jakby wyrównują naszą energetyczność. Proszę o opinię, a pliki wyślemy Wam wszystkim. Dziękuję, do widzenia, dziękuję Aniu. Dziękuję bardzo, miło mi było. Do następnego razu. Do następnego razu, dziękuję.